Funkcjonariusze policji z całego województwa rywalizowali w czwartych wojewódzkich mistrzostwach policji w squashu, które zostały rozegrane na terenie kompleksu sportowego Via Sport. Turniej w squashu jest organizowany w ramach Śląskiej Policyjnej Spartakiady Sportowej. Jest on organizowany co roku. Biorą udział policjanci z całego województwa garnizonu śląskiego. Do zawodów zgłosiło się około 20 policjantów reprezentujących poszczególne jednostki z komend z terenu województwa. Organizujemy Śląską Spartakiadę Policyjną co roku. Odbywają się różne imprezy sportowe. Są to gry zespołowe, piłka nożna, siatkówka, koszykówka, kolarstwo przełajowe, także tych imprez jest dosyć dużo. No staramy się, żeby po prostu policjanci mogli jak najwięcej korzystać i uprawiać sport. Jak mówią organizatorzy, oprócz rywalizacji i zabawy jest to również okazja do zadbania o dobrą kondycję, która jest niezbędna w tym zawodzie. Każdy policjant raz w tygodniu mają zajęcia sportowe, także oprócz tych zawodów każdy z policjantów jest zobowiązany półtorej godziny uprawiać sport w różnych, czy to jest samoobrona, czy to są gry zespołowe, w każdej jednostce. Dodatkowo policjanci mieli okazję obejrzeć mecz dwóch pierwszoligowych zawodników squasha. No ja wraz z kolegą z drużyny ogólnopolskiej z pierwszej dywizji będziemy pokazywać policjantom, jak my gramy. Trening za sobą. Tak. Oczywiście podjazd. Squash łatwy nie jest. No nie jest, jest bardzo wyczerpującą dyscypliną sportu. No, trzeba być przygotowanym i kondycyjnie. Jak również wiadomo, trzeba bardzo dużo myśleć na korcie. Wśród uczestników nie zabrakło policjantów z Jaworzna. O wynikach zawodów poinformujemy wkrótce.